Lipiec w mieście rozpocznie się na Ludowo. Muzeum Regionalne w Kutnie oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej zapraszają serdecznie na 9. festyn na Ludowo w mieście Róż. W tym roku będzie to wydarzenie właśnie dwudniowe, ponieważ zostało połączone z 32 międzynarodowymi warsztatami folklorystycznymi organizowanymi przez Łódzkie Centrum Kultury Młodych. I właśnie dzięki temu będziemy mieli okazję w sobotę oglądać w Kutnie zespoły folklorystyczne z Serbii i Puerto Rico, a więc poznamy tą kulturę trochę bardziej odległą, ale wystąpi również zespół pieśni i tańca z Łodzi oraz nasz właśnie kutnowski zespół. Drugiego dnia festynu na Placu Piłsudskiego wystąpią zespoły ludowe z całego regionu kutnowskiego. Nieopodal pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego wystąpi aż 250 wykonawców. Oprócz tanecznych podrygów w rytm muzyki czekają nas rękodzielnicze atrakcje. Warsztaty i pokazy sztuki ludowej, rzemiosła ludowego. Będzie to rzeźba, haft, plecionkarstwo. Więc myślę, że będzie też bardzo interesująca, a gwiazdą wieczoru będzie kapela Drewutnia, która gra muzykę z okresu II Rzeczypospolitej i właśnie pokazuje w swojej twórczości te różne kultury, które się w tamtym okresie ze sobą stykały.